dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem Sandecja Nowy Sącz Jagiellonia Białystok. Witam trenera Radosława Mroczkowskiego. Panie trenerze, poproszę o komentarz przedmeczowy. Dzień dobry. Przygotowania. Dzisiaj mamy oczywiście zajęcia treningowe, ale dobrze wiemy, że te mecze, które zostały, są dla nas bardzo ważne. Chcemy tutaj przełamać tą złą pasę niewygrywanych spotkań. Oczywiście to jest takie maksimum, co chcemy zrobić, ale do każdego spotkania będziemy tutaj tak podchodzić, żeby te punkty zdobyć, żeby ten dorobek punktowy był coraz większy. To jest taki nasz główny cel na te trzy mecze. Skład podamy oczywiście jutro, natomiast dzisiaj, jeżeli mówimy o 18 meczowej, to na pewno nie jest tajemnicą, że Bartek Dudzic ma kartki i tutaj tego zawodnika na to spotkanie nie będzie. Natomiast cieszę się, że będzie na kolejne dwa spotkania. To też jest jak gdyby zawodnik, który zawsze w tej 18 i wyjściówce też się pojawia. Dlatego trudno, kartka jest kartką, ale myślę, że innych problemów nie będzie. 18 podamy po treningu jak zawsze, bo czekamy zawsze na te ostatnie zajęcia. Akurat spotykamy się przed treningiem, to trudno mi teraz, może nie trudno, ale zawsze mówię to zawodnikom, a dopiero dajemy informację taką ogólną. Myślę, że tutaj i tak nie mamy jakichś zagadek, ponieważ pole manewru jest jakie jest i będziemy się w podobnym układzie poruszać jak ostatnio. Jak długo szatnia przeżywała te 30 sekund ostatniego meczu? Na pewno do pierwszego treningu, tak. To było nie pierwsze takie spotkanie, bo w tej rundzie już takie doświadczenia były. Mówię o meczu w Gliwicach, gdzie też byliśmy bardzo blisko i gdzieś nam się nie udało. Szkoda, bo to takie drugie spotkanie, które nam uciekło w samej końcówce, ale wiemy dobrze, że jakbyśmy sięgnęli trochę do historii i w tamtym roku o tej porze też byśmy mogli powiedzieć, że też ze dwa spotkania też nam tak uciekły, jeżeli chodzi o grę w lidze. To jest brak dekoncentracji, patrzenie na zegar, błąd. Z czego to wynika? Na pewno. To jest mecz tak naprawdę, gdzie uciekły nam punkty, bo to jeszcze ze Śląskim jeszcze. Tak, ale w tej lidze się okazuje, że to nie tylko my mamy takie problemy, bo to zespoły chyba na wszystkich poziomach gdzieś doświadczają takich sytuacji. Na pewno ten wynik, który był dla nas bardzo korzystny, to też ta chęć dowiezienia tego do końca i jak gdyby wydawało się, że to jest ten moment i wtedy się przytrafiają najgorsze rzeczy, także trochę i koncentracja i trochę na pewno zbieg takich okoliczności, ale tak jest i to jest wliczone w tą naszą zabawę i to nie tylko, moglibyśmy być bardzo źli, gdyby tylko nam się przytrafiało, ale tak jest w piłce i czasami ten los jest okrutny, szczególnie w takim meczu, gdzie gramy z mistrzem Polski i jest blisko takiego historycznego zwycięstwa, nie udało się, ale to już było i myślę, że zespół tak jak po porażkach też potrafi po takim meczu, może nie wygranym, ale w miarę solidnym meczu wyciągnąć też wnioski, że tego meczu nie wygraliśmy. Ten mecz z Legią Warszawa mimo bolesnych okoliczności straty dwóch punktów jest jakimś światełkiem w tunelu. Postawa drużyny w meczu, to jest jeden moment, kiedy poszli się w bramkę i trzeci punkt. To znaczy o jakim światełku w tunelu mówimy, bo... To znaczy, gra jest, jak widzimy, jak patrzymy na całą rundę, to mamy zróżnicowany poziom, tak? I od momentu pierwszego meczu poprzez te mecze, które były dobre i też były takie mecze, w których nie punktowaliśmy. Na pewno ta pierwsza runda, teraz już w zasadzie druga, początek tej drugiej, widzimy Sandecję w lepszych, gorszych momentach.
Ale mówię, no to są wypadkowe wielu składników, wielu rzeczy, które się też dzieją. My musimy złapać tą równowagę. Musi ten zespół, który no tak nie chcę może twardo porównywać, ale mówię, w tamtym roku, tej porze byliśmy na 6 czy na 5 miejscu w pierwszej lidze. Praktycznie tym zespołem gramy, no może po niedużych wzmocnieniach, ale korekty oczywiście w składzie są. Natomiast my musimy też zrozumieć, że potrzeba jeszcze następnych kroków i mam nadzieję, że takie będą i wtedy ten poziom zdecydowanie będzie się podnosił i na to liczę no, w perspektywie dalszej pracy czy okresu zimowego. Czy rozpoczęły się już działania pod kątem zimowego okienka transferowego? Tak, jest taki wytężony czas pracy, bo są różne takie dobre sygnały, że zespół, myślę, że do pierwszego treningu już powinno, ja bym chciał, żeby taki komfort był oczywiście. Mamy swoje cele, jak gdyby transferowe, wiemy co chcemy zrobić i wiemy jaka to będzie mniej więcej możliwa liczba zawodników i tu jest takie ogólne dobre porozumienie, więc myślę, że wiemy w jakich obszarach się możemy poruszać i tą pracę już wykonujemy od jakiegoś czasu, żeby na miarę też oczywiście naszych możliwości ten zespół wzmocnić, ale wiemy, że trzeba. Nie, no nazwiska jest wielu kandydatów, ale wiemy, że jest to okienko bardzo trudne, tak, bo zimowe to nie jest tak łatwo. Chcemy mieć zawodników, którzy podniosą rywalizację prawie na wszystkich pozycjach, tak, ale wiemy, że aż tylu zawodników na pewno nie będzie, więc mamy swoje priorytety i tutaj jak gdyby analiza tego, co jest do tej pory, no pokazuje nam jak gdyby też kierunek, gdzie trzeba to zrobić.